grup i na Facebooku Kolaż Klubu zapewne. Tutaj widzę, wóz mówi tak, to wóz mówi tak, że jesteśmy gotowi, że możemy zaczynać. Dzień dobry bardzo, witam na kolejnym webinarium organizowanym przez Zamana Group oraz Kolaż Klub. Dzisiaj, to jest w ogóle już kolejne, chyba czwarte seminarium, które organizujemy dla Was, więc to już jest niezły cykl, bo dbamy o to, żeby kontaktować się z Wami też w czasie, kiedy nie ma tych maratonów, kiedy nie startujemy. Wcześniejsze seminaria dotyczyły tego, w jaki sposób przygotować się do sezonu. Rozmawialiśmy z fizjoterapeutami, z trenerami, rozmawialiśmy z organizatorami wypraw rowerowych na wyjazdy, co jest super rzeczą. A dzisiaj mamy już nowy rok, 2021, i wraz z nowym rokiem warto porozmawiać też o tym, co zdarzy się w tym roku, co zdarzy się razem z Mazowią, z Kolaż Klubem również. I dlatego dzisiaj właśnie zapraszamy Was, by porozmawiać o nadchodzącym sezonie. Jesteśmy tutaj, ponieważ organizatorem jest Mazowia Zamana Group, jesteśmy z Cezarym Zamaną, czyli naszym orgiem. Cezary, cześć, przywitaj się. Współorganizatorem i z Robertem Kalandykiem, dyrektorem Kolaż Klub. Tak, no jesteśmy bardzo widoczni, ale chcemy też do Was dostarczyć jak najwięcej też informacji. Jest z nami również Robert Zalewski, właściciel salonu rowerowego, ojciec dwóch młodych zawodników oraz pilot i osoba odpowiedzialna za hobby, czyli za najmłodszych uczestników maratonów. Ten temat będzie takim dość istotnym wątkiem dzisiejszego webinarium, bo będzie to właśnie spora dawka wiedzy, którą będziemy chcieli Wam przekazać. I właśnie poza wiedzą, którą chcemy Wam przekazać, chcemy również zebrać wiedzę od Was, więc jesteśmy bardzo otwarci i bardzo chętni na wszelkie Wasze pytania. To jest ten moment, żebyście spytali nas, co będzie się działo na tym 2021 roku, w tym sezonie. Jeżeli nie odpowiemy na wszystkie pytania, zadajcie je nam, wtedy będziemy mieli szansę też i właśnie odpowiedzieć na nie. Więc czekamy na Wasze pytania w komentarzach pod filmikami. One pojawiają mi się na podglądzie, więc wszystko widzę i możemy na nie online odpowiedzieć. Czekamy też na feedback i chcemy bardzo chętnie odnieść się do tego, co podobało Wam się w ubiegłym sezonie, ale też gdzie widzicie jakieś takie sfery, miejsca, przestrzenie, w których moglibyśmy poprawić się organizacyjnie, tak, by te maratony były dla Was jak największą przyjemnością, zabawą oraz prawdziwą rywalizacją. I przechodzimy właściwie już do grubych pytań. Cezary, największa zmiana chyba tego sezonu, to co planujesz, to dystanse. To będzie duży temat. Coś nam opowiedz. Myślałem, że zaczniemy sobie to ponaprawiać, co nowego wnieść. No to pewnie, że lepiej o przyjemnych rzeczach rozmawiać, bo zawsze lubię coś nowego wypromować, a i każdy czeka na nowości. No nie ukrywam, że ta nowości kiedyś miałem dużo więcej. W zeszły rok nie pozwoli mi o tym myśleć, raczej zatykałem sprawy, by to wszystko jakoś w końcu ten rok przeleciał. Natomiast z inicjatywy oddolnej dostałem taką miłą informację, która mnie ucieszyła, moje serce, moją intuicję do tego, że no warto jednak się zmieniać, chociażby na poziomie właśnie tego, co możemy wnieść, czyli zadbać o dystanse, gdzie zawodnicy mogą nie do końca być usatysfakcjonowani z tego, co robimy, czyli dystans hobby. No i naprzeciw tego wyszedł mi Robert Zalewski, szef pilotów odpowiedzialnych za dystans hobby, który zawsze mi na sercu bardzo leży, bo jak się patrzy te dzieci startujące, to zaangażowanie. Tak naprawdę, czego brakuje na tym dystansie hobby? Tak więc pomysł jest, który może oddziaływać zdecydowanie bardziej, nie tylko na sam dystansie hobby, ale przede wszystkim na dystansie fit i no, to jest dosyć duża zmiana, ale zanim dalej będę to rozwijać, ten temat, tak wolałbym oddać to, co mi Robert powiedział, bo to jest jego autorski pomysł, a ja widzę w nim naprawdę dużą szansę realizacji.
Także przełączamy się do Roberta Zalewskiego, czyli osoby, która właściwie z młodymi zawodnikami ma najwięcej kontaktu i to właśnie z ich, jakby ze słów ich, z tego, co od nich usłyszałeś, wpadłeś na te pomysły. Tak, tak, witam was wszystkich. Takie przemyślenia, rozmowy, no i pytania przede wszystkim od tych dzieciaków, od rodziców tych dzieci, że no, dzieci w wieku 10 plus powiedzmy, no to dla nich przejazd 10 do 15 minut wyścigu jest to dosyć krótki wyścig, no i nie zawsze chcą przyjechać, nie zawsze jest to opłacalne dla nich taki przyjazd, chcieliby troszeczkę więcej pojeździć. Także stąd po kilku tam rozmowach z Cezarym zaproponowałem mu, żebyśmy podzielili, czyli połowa tych młodszych dzieci niech zostanie na dystansie hobby, który możemy lekko skrócić dla tych maluchów, a kategorie powiedzmy już te powiedzmy wyczynowe, czyli takie, które mogą uzyskać licencję Polskiego Związku Kolarskiego od Żaka w górę, czyli od 11 roku życia, żebyśmy te kategorie od 11 do 18 roku życia wprowadzili na dystansie fit. I automatycznie ten dystans fit, żeby był przede wszystkim dla młodzieży skierowany i dla jakichś starszych osób, które chcą zobaczyć, jak to jest, jak to się jedzie, jak to się przejechać po takiej trasie maratonu w jakiejś tam grupie i tak dalej, ale nie, żeby to był etap wyścigowy dla dorosłych, tak, to no, mamy te dystanse wyścigowe, tak zwane pro i podzielone, także tutaj jest taka moja uwaga, żebyśmy z dystans fit zostawili dla młodzieży i dla początkujących dorosłych, ale bez jakiegokolwiek ścigania tych dorosłych. Niech sobie przejadą, popatrzą, zobaczą. Także taki jest plan mój na dystans fit. Troszeczkę dłużej dla starszych dzieci, troszeczkę mniej do przejechania w ciągu tam 20-30 minut dla tych maluchów. Spokojny dystans hobby. Także taki jest mój plan. Fajny podział, bo pamiętam też rozmowę naszą z zeszłego roku z jednym z zawodników i on właśnie mówił, że to hobby to już jest dla niego absolutnie za mało i czasami, ponieważ w tym roku no, były te wyścigi tak zorganizowane, że gdy kończył się jeden, zaczynał się drugi, czasami próbował skończyć hobby i zdążyć jeszcze na fita wtedy. Więc i takie rzeczy się zdarzają, więc tu wychodzimy naprzeciw naszej ambitnej młodzieży, by umożliwić im startowanie właśnie już na takich bardziej ambitnych, bardziej kurczę wymagających dystansach. Też na pewno technicznie będą trudniejsze, ciekawsze te trasy dla nich. Tak. I to wszystko będzie zależało od terenu, jaki możemy tam wykorzystać, ale no, jakieś smaczki pewnie będą do wprowadzenia takie trudniejsze, żeby były do przejechania. Taka sugestia, żeby właśnie fita zrobić dla młodzieży, pojawiła się też i od was w komentarzach, które poprosiliśmy, byście zostawili nam wczoraj, więc bardzo dziękujemy. I pokrywa się to właśnie z tym, o czym myśleliśmy. Więc to jest temat fita, to jest temat hobby. Taki będzie ich jakby kierunek, myśl przewodnia. Powiedz nam, Cezary, w takim razie, co z dwoma pozostałymi dystansami? No, to oddziaływanie powinno być to, co Robert wspomniał o zawodnikach z dystansu fit, którzy no, potrafili osiągać przeciętne ponad 30 na godzinę. Ja uważam, że jeżeli delikatnie skrócimy im jedną, drugą pro, bez problemu przejdą na ten dystans, bo ten dystans spokojnie sobie powinni dać radę i tam jest ich miejsce, czyli ten fit zostawmy, to co Robert powiedział dla dzieci, aczkolwiek dla młodzieży, dzieci zostawiamy na hobby, młodzież przerzucamy na tym i większe możliwości wyjeżdżania się na rowerze. Natomiast, przepraszam, bo tutaj mamy gościa jeszcze jednego, choć tutaj mój przyjaciel. No właśnie, o jest. To jest mój kolega, z którym ostatnio trenuję i właśnie też się ma przerzucić z fitu, znaczy z hobby na fit. Biegaliśmy po 5 km, ostatnio zaczyna biegać po, dziękuję, po ficie. Zaraz chwilkę pójdziemy na trening, dobra.
Natomiast oczywiście no to, co Robert powiedział, no troszeczkę na pewno jego serce jest bliżej młodzieży, z którym współpracuje, nie tylko ze swoimi dziećmi, zna znakomitych zawodników multum i zawodników z WKK, no ale też to jest, wydaje mi się, bardzo fajna odpowiedź starszych, którzy, o, chyba straciłem łączność. Jesteś tylko podzielony na inny ekran. Cały czas cię mamy. Jesteś Cezary. Będzie zmiana na pewno w takim razie, to już powiedziałeś, że skrócimy odrobinę połówkę. A czy słuchacie? Nie, widzę, że Cezary się rozłączył nam zupełnie, ale za chwilę na pewno zaraz do nas wróci. Jest. A więc też to też jest odpowiedź na, z tym dystansem, żeby jeszcze więcej pań wystartowało na tym dystansie, żeby te panie przyciągały, a nie za chwilę panowie za nimi gdzieś tam na starcie stawali, żeby one się czuły właśnie w swoim towarzystwie. No i panów, którzy mają 65 plus, 70 plus, bo też tacy podchodzili, że też by chcieli wziąć udział, ale nie do końca byli pewni, nie było też dla nich kategorii niektórych, że rzeczywiście jest to dystans, że rzeczywiście warto wyjść z domu, nałożyć numer na rower. Ja jednak uważam, że każdy, kto ma to, co troszeczkę inaczej spoglądam to niż rower, że na ficie, nawet ten starszy, jak ma numer na rowerze, zawsze będzie ściganie. I teraz to jest troszeczkę, znaczy tak, ty masz, Cezary, numery i wiesz, ile osób startuje na tych dystansach, na połówce i na pro. I z tego też wynikają decyzje, które będziesz podejmował odnośnie długości tych dystansów. Bo chcemy zrobić jakby, no skomasować tych ludzi troszeczkę. Chociaż dochodzą do nas głosy, że garść zawodników również wyczekiwałaby czegoś takiego jak dystans na przykład super pro. I jak odniesiesz się tutaj do tego organizowania wyścigów na mega, mega długich dystansach? Czy to powinno mieć miejsce, czy jednak można sobie w sumie, no nie tyle darować, co to nie będzie miało miejsca? No chłopaki, można prężyć muskuły, żeśmy rzeczywiście organizowali kiedyś dystans pro, a kiedyś to był dystans giga w Olsztynie, chyba nawet miał 110 km, w Lublinie. No i wówczas startowało po 30-40 zawodników, którzy rzeczywiście mogli być usatysfakcjonowani tym dystansem. Natomiast no, czasy są, mamy trudne. Sami żeśmy mocno przeszli ten zeszły rok, by jednak impreza zamykała się, żeby była zbudżetowana, żeby nie było braków organizacyjnych, żeby każdy element był profesjonalnie zrobiony. I z tym się wiążą koszta. Do tego dochodzi jednak, musimy się z tym liczyć. Ten regulamin też będzie prawdopodobnie podobnie budowany. Tak jakby zbudowany finalnie w zeszłym roku. Żyjemy w czasach pandemii. Impreza ma swoje granice, kiedy się zaczyna, kiedy się kończy. Przy imprezie często pracuje od 40 do 80 ludzi. Nie jesteśmy w stanie zapewnić pracy tylu ludzi od świtu do wieczora. Musimy mieć godziny maksymalne, gdzie rzeczywiście tych ludzi musimy pozwalać i się z nimi rozliczyć. Tak więc to są też dla nas obostrzenia ekonomiczne, gdzie nie możemy doprowadzić, że nas na to nie będzie stać i coś zostanie zawalone. Jest taki plan, by między innymi też przestrzegać przepisów covidowych, które prawdopodobnie z wiosną nie zejdą, czyli zorganizowanie trzech wyścigów. Nie 20 minut jeden po drugim, co jest troszeczkę takie błędne, by o godzinie 10 wystartował dystans hobby, który się skończy 10:30-10:40, jeden mamy za sobą. Kolejny wyścig fit o 11, który się skończy o 12 z kawałkiem i godzina 12:30 ten dystans pro, jedna, druga pro. I w tym momencie dochodzimy do godziny 15:30-16, służby przychodzą o 8 rano i tutaj no musimy mieć tę granicę gdzieś rozsądku wyważoną, że ten dystans najdłuższy nie może dojść do takich kategorii rozrzucenia imprezy, zabezpieczenia jej, by przekraczać możliwość nas jako organizatorów. Tak więc w tym roku nie spełnimy oczekiwań naszych prawdziwych pro zawodników, ale nie jest was wielu. Jak będzie was wielu, będę waszych głosów słuchał, będziemy się starali, żeby było wam ciężko, ale naprawdę, jeżeli jest, mamy takich parę rodzynek w Łodzi, w Puławach, w Ełku, może tam będzie po 55 km. Będę czekał na was na mecie i się spytam was wtedy, czy chcecie jeszcze 10 czy 15 minut więcej przyjechać, a
Już widziałem takich, którzy chcieli więcej jeździć, a wcale nie byli w stanie chyba dalej i ochoty jechać. No z takiego rozwiązania myślę najbardziej będą zadowolone, ja nie lubię tych stereotypowych powiedzonek, ale chyba tutaj będzie miało to miejsce, że z tego rozwiązania będą najbardziej zadowolone, ale nie, będą najbardziej zadowoleni partnerzy zawodników, gdyż w ten sposób zdążą wrócić przed zmrokiem w niedzielę do domu. A w takim razie, kiedy już jesteśmy przy planowaniu i przy tym, ilu wieczorów, ilu dni należy już zgłosić do wyższych instancji, że nas nie będzie, to chyba to jest dobry moment, żeby zahaczyć o to, jak będzie wyglądał kalendarz tegoroczny. Także ile trzeba zapowiedzieć nieobecność, ile trzeba zgłosić w tym momencie nieobecności do partnerów? Kalendarz został opublikowany. Myślę, że dosyć rozsądnie, bo wiemy, że w tej chwili mamy tak jak mamy, zrezygnowałem z organizacji zimowych maratonów, no i to jest widać, co się dzieje. Natomiast to dosyć odważnie, zaczynamy 21 marca, potem jest 11 kwiecień, ale jesteśmy przygotowani na łódzką zeszłego roku, że rzeczywiście nie wiemy, co się będzie działo, zresztą ten rok jeszcze jest bardziej zagmatwany. I pomysł jest taki, zaczynamy 21 marca, następny maraton jest 11 kwietnia, kończymy 3 października, ale uwaga, jeżeli nie będziemy w stanie zorganizować pierwszego maratonu 21 marca, bo są obostrzenia, ten maraton jest przerzucony na 2 tygodnie po wstępnym finale, czy na 17 października. Jeżeli następny maraton nie będzie mógł być zorganizowany, przerzucamy go o kolejne 2 tygodnie, by te 10 zaplanowanych maratonów jednak zrealizować, by regulamin, który opublikujemy, potem związane z tym różne jakby kalkulacje, generalka i tak dalej, żeby się to nie zmieniło. Tak więc mamy wariant A, mamy wariant B, do wariantu C nie dochodzi, bo można zwariować, czyli zakładamy taką możliwość, że rzeczywiście będzie nam ciężko wystartować 21 marca, pracujemy nad tym, wybieramy, rozmawiamy teraz z samorządami, które zdają sobie sprawę z tej sytuacji, chcą z nami współpracować w czasie pandemii, bo zeszły rok no, było z tym różnie, jesteśmy na to przygotowani, wybraliśmy te najlepsze samorządy, które elastycznie do tego podchodzą. No i mamy taki plan, który wierzę w to, że w przyszłym roku mamy dobrą wiarę, mam nauczkę, mam doświadczenie, że jesteśmy w stanie go zrealizować. Kalendarz już jest opublikowany na stronach Mazowii, gdzie znajdują się konkretne daty, więc można to już powoli wpisywać do kalendarza. A możesz nam zdradzić, które miejscowości już tak prawie, że na pewno znajdą się, gdzie już możemy zacząć trenować i obczajać trasy? No to może, mam nadzieję, że wszystkie samorządy tego nie słuchają, tylko w gronie. No nie ukrywam, żebym z chęcią zaczął tych takich najprzyjemniejszych, albo te, które zostały. Przede wszystkim Mazowia troszeczkę jakby wróciła, ale to też widać po uczestnikach, że jednak pandemia pokazała, że te dalsze podróże nie do końca sprzyjają ilości zawodników. Tak więc zaczynamy od bliskości Warszawy, bo tutaj mamy najwięcej uczestników z Warszawy. Łódź w zasadzie to też jest prawie dzielnica Warszawy, bo przecież jest autostrada, to momentalnie dojadą, tak więc zaczynamy wszystkie miejscówki i kończymy, czy ten okres wiosenny i jesienny to są imprezy przy Warszawie lub tak trochę pomiędzy Łodzią a Warszawą, ale zacznę może od tych takich pewniaków, takich wakacyjnych, czyli moje kochane miasto Ełk, połowę sierpnia, jest Brodnica w okresie wakacyjnym, długi weekend majowy, Puławy, czyli to są te najdalsze miejscowości, gdzie się będziemy wybierać, to są okresy albo długi weekend, albo wakacje. Natomiast myślę, że początek sezonu będzie bardzo blisko Warszawy. Też rozmawiamy z samorządami, z którymi mieliśmy wspaniałą współpracę przy zimowych maratonach, których nie realizujemy. No i wszystko wskazuje, że jedna z edycji zimowych maratonów będzie tą pierwszą edycją na Mazowie, czyli blisko Warszawy. Jeszcze chwilkę trzeba poczekać, bo wiadomo, że wszyscy chyba czekamy do kolejnego tygodnia, do kolejnych 2 tygodni, co z obostrzeniami, bo naprawdę no, samorządy mają dużo większe problemy aniżeli maratony rowerowe. Natomiast chcemy szczególnie te pierwsze wyścigi zacząć bliżej Warszawy, by warszawiacy, łodzianie, ale i z Puław, z Lublina mieli tutaj dojazd do centrum Warszawy coraz bliżej, zaczęli właśnie od tych miejsc właśnie
tym, skąd Mazowia pochodzi, po prostu pochodzi z Mazowsza. Ale to ja wiem, że na pewno nie będzie, mimo że Mazowia płaskie, mazowieckie, wiem, że na pewno maratony nie będą płaskie. Ja czekam na Puławę, bo tamte trasy ja po prostu kocham. To było piękne. No, ja, osobiście moja ulubiona trasa, Puławy. Teraz następny temat przejdziemy. Jeszcze raz przypominam też, że w każdym momencie możecie pod filmami zadać nam pytania. One pojawią się i spróbujemy na nie odpowiedzieć od razu wam. Przejdziemy do następnego wątku, który już też poniekąd był poruszony, czyli do kategorii wiekowych. Dobra, nie będę ukrywać, że lubiłam kategorie wiekowe na Mazowi, ponieważ według Mazowi jestem wciąż K2, ale to się chyba zmieni w tym sezonie. Panowie kiwają głową. Cezary, co planujesz? Ja tego nie mogę powiedzieć. To też jest Roberta inicjatywa, tak więc słucham siły oddolnej, która myślę, że dobrze mnie napędzi. Siła oddolna. Robercie, powiedz, dlaczego nie mogę w przyszłym sezonie tytułować się K2? Wiesz co, no to jak będą pozmieniane te kategorie, to ja też już nie będę M3, choć już nie pamiętam kiedy, cały czas na tej Mazowie jestem M3, tak? Także tak to wygląda. Nie, no kategorie wiekowe, no to tutaj bardziej chodzi o to, żeby każdy wiedział, w jakiej kategorii jest, czyli ma czwórkę z przodu, jest w kategorii czwartej, ma trójkę z przodu, jest w kategorii trzeciej, tak dalej, bo też są takie głosy, bo mi się tu myli, tego nie, sam się pytają na trasie, tu jesteś w kategorii w takiej, na mecie się okazuje, bo ja myślałem, że ja już jestem w takiej, tak, także takie proste, żeby to było, no tu były wcześniej te kategorie zmieniane w stosunku do wydolności i tak dalej, ale myślę, że trzeba wrócić do normalności i 3 to 3, 4 to 4, 5 to 5. No i jak się uda, no to te najbardziej liczne kategorie, czyli powiedzmy, no już może nawet 2, 3, 4 podzielić co 5 lat, tak? Także żeby, to są najbardziej obłożone kategorie, tak? A właśnie o ile co do dorosłych, no to powiedzmy powyżej 4 jest walka z regresem i niech to będzie co 10 lat, a u młodzieży te kategorie wiekowe chyba będą gęściej, bo tam jednak różnica między 2 lata różnicy to jest czasami kosmiczny przeskok, więc jak to będzie się w najmłodszych kategoriach prezentować? Wiesz co, jeżeli chodzi o najmłodsze kategorie, czyli no tutaj weźmiemy dystans fit, będą, znaczy wszystkie kategorie najmłodsze będą dwuletnie, ale już od dystansu fit chcę, żeby kategorie były zgodne z kategoriami Polskiego Związku Kolarskiego, czyli żak, młodzik, junior, młodszy i junior, tak, żeby te kategorie się zgadzały, że jak przyjadą zawodnicy do nas mający licencję, no to oni się cały czas ścigają ze sobą. Na różnych innych imprezach też z kalendarza związku ścigają się ze sobą, także tutaj chcę, żeby to było tak po prostu uporządkowane. Kategorie 11, 12 lat, 13, 14, 15, 16 i 17, 18. My będziemy jak najbardziej zachęcać młodzież do uczestnictwa w naszych maratonach, ale w ten sposób też uczestnicząc w różnych zawodach o różnym stopniu będą ścigać się na dobrą sprawę cały czas z tymi samymi osobami, więc to na pewno będzie wspierało rywalizację, takie właśnie personalne, jakby no, swoich własnych. Tak, no ja też tym podejściem chciałbym zachęcić też zawodników, którzy ścigają się w klubach, głównie jakieś tam zawody XC, raz na jakiś czas wystartują, żeby jeszcze treningowo, zapoznawczo albo no, nie wiem, weekendowo spędzili czas na maratonach Mazowi, przyjechali, pościgali się no troszeczkę dłużej niż 15 minut. Dobrze. Teraz kilka mamy takich mniejszych tematów i to jest też temat, który spłynął od was, bo wiem, sama startując w tym roku, doskonale wiedziałam,
co się działo i my wszyscy o tym wiemy. I to jest ten moment, żeby też odpowiedzieć Wam na różne pytania i na te rzeczy głośno i wyraźnie. Cezary, powiedz mi, jak to będzie w tym roku z oznaczeniem tras i z dokładnością ich pomiaru? I powiedz mi, dlaczego w zeszłym roku coś było nie tak? Bo było, nie oszukujmy się. Znaczy nie, ja się nigdy nie zgubiłam. Nie. No, takie... To wyszło tak, że rzeczywiście był to maraton dla wybitnych, jak dla ciebie, że w trudnych czasach umieć się odnajdywać. No ale to nie o to chodzi. O to chodzi, żeby rzeczywiście organizator sprostał wymagania zawodnikom. No, wydaje mi się, że w poprzednich latach mieliśmy to znakowanie wręcz wzorcowe. Zdarzały nam się rzeczywiście wpadki z kilometrami i... No i w końcu mnie to zablało, tak? No ile razy można się tłumaczyć? Widzę tutaj, że już jest post na temat właśnie oznakowania. Pozdrawiamy Toruń, które jednak w tym roku też go nie będzie. Pozdrawiamy Maćka, który tutaj rzeczywiście nas tutaj pewnie tam spisuje notatki, co my tutaj wygadujemy. A wygadujemy na poważnie. No, co się stało w tym roku w ogóle z Mazowią? No niestety ekipa profesjonalnie, która już była dograna przez wiele lat, no, w 1/3 żeśmy pracowali i to było po prostu związane z tym, że ci ludzie, to nie jest kwestia, że nie chcieli, oni po prostu nie mogli z punktu widzenia swojego zawodu, a tutaj jednak była to jakaś część pracy dla nich, które wykonywali, oni mogli ze mną być, czyli tak naprawdę miałem 1/3 ekipy tej doświadczonej. Niektóre rzeczy sam musiałem robić, gdzie nie do końca sobie dawałem z nimi rady, bo nie było to moją profesją, starałem się, żeby było jak najlepiej. No ale rzeczywiście nie mieliśmy tej ekipy i, no i były błędy, były duże błędy. Wiem, jak to robić i już w tym momencie pracujemy, nie tyle co pracujemy, ale zdajemy sobie sprawę, jak nas pandemia dopadła. Wiemy, że to nie odpuści i mamy już osoby, już rozmawiamy, jak to robić na przyszły. Tutaj też jakby Roberta rola prawdopodobnie będzie większa, tak więc pandemia nas dopadła, ona jest z nami. W pewnym momencie rzeczywiście nie daliśmy sobie z tym rady, natomiast podnosimy się i absolutnie oznakowanie tras musi być perfekcyjne ze względu bezpieczeństwa, żeby nikt nie błądził. Wyniki... No priorytet tego roku. Może najważniejsze dla zawodników. Też był problem, bo akurat przenosiliśmy całą bazę do pomiaru czasu do STS, nie do końca została przeniesiona, pracownicy z STS zostali pozwalniani, dlatego że dużo ich zostało odwołanych, tak więc potężne też ruina w firmach, które organizują eventy. Mamy partnerów ogólnopolskich, dużych. Ci właśnie duży partnerzy najbardziej im się dostało, tak więc też wyniki nam się, też jesteśmy w niedzielę na umowę online, będziemy robić próby, by to perfekcyjnie chodziło, jeżeli chodzi o wyniki, o panel zapisów. I oczywiście dystanse. No to już tą sprawę żeśmy omówili. Nie tylko mówiliśmy, bo już wiemy o tym, że z Robertem będziemy jechać 2 miesiące wcześniej na trasy, je penetrować nie tylko, ale już będą wstępne pliki, linki do każdego z poszczególnych dystansów, żeby były te dystanse do pobrania, gdzie często tego nawet nie było. Były ogólnie mapy do przejazdu, ale na przykład nie było traków często. Tak więc my już 2 miesiące wcześniej będziemy wiedzieć, jak trasa wygląda, będziemy przyjeżdżać. Natomiast te finalne traki będą opublikowywane na 2 tygodnie wcześniej, no bo wiadomo, różne sytuacje mogą wyjść. Tak więc zdajemy sobie sprawę, to akurat wiemy o tym, że nigdy tego nie pilnowaliśmy dokładnie. One były czasami, ale o to chodzi, żeby to był standard. Tak więc my już z Robertem żeśmy na ten temat rozmawiali, czyli nie 90 godzin na pracy przy trasie, 10 godzin na 2 miesiące wcześniej, potem kolejnych 80, tylko Robercie, 90 godzin pracy na 2 miesiące wcześniej, kolejnych 80 godzin na 2 tygodnie pracy, by rzeczywiście każdy dystans był zapisany na GPX-ie, był wrzucony na nasze strony, by każdy zawodnik mógł to ściągnąć. Robert dokładnie wie, co się działo, niejednokrotnie do mnie podchodził, niestety nie było do mnie dostępu w związku z, nie będę mówił do końca, natomiast do tego trzeba się przygotować, przeszliśmy rachunek sumienia, akurat ta sprawa, jeżeli chodzi o zapisy trasów, jeżeli chodzi o dystanse, z Robertem żeśmy rozmawiali, więcej godzin pracy na tym,
osoby dedykowane do tego. Ja i Robert oczywiście mamy zapleczu. Jeszcze inne osoby, tych lokalersów, którzy oni znakomicie na nas pracują. My finalnie będziemy tam... Prace były współtworzone przez właśnie lokalnych zawodników. Oni znali te smaczki, te single i wiedzieli, gdzie tą trasę należy poprowadzić, żeby wyciągnąć z terenu absolutnie wszystko. Więc... Tak, tylko że te smaczki ja nie będę sprawdzać na 2 miesiące, na 2 tygodnie przed i potem się coś będzie zmieniać, tylko one będą sprawdzane na 2 miesiące przed, a potem już finalnie przejeżdżane i te linki, czyli z dokładnością co do Garmina czy do innego urządzenia, które nam pokaże, będą publikowane na naszej stronie. Mhm. Tak więc wiem, jak się robi dobrze imprezy. Nie było to w zeszłym roku dopracowane. Wiemy, co jest przed nami. Wiele godzin pracy. Mhm. Dobra, czyli zama na kilometry już się nie powtórzą, miejmy nadzieję. Będą teraz Robert kilometry. Nowy układ miar. Kiedy no ważną rzeczą też, na którą często zwracaliście uwagę, były, no to podczas wyścigu jedziemy, jest bufet i zorganizowanie miasteczka. Tutaj też będą drobne zmiany, drobne modyfikacje, słyszałam od ciebie. Tak, chcemy to, natomiast będzie tuż przed samym maratonem publikowane, najpóźniej oczywiście w sobotę, jeżeli impreza w niedzielę, żeby pokazać taki skan, czy PDF, czy nawet może nam po prostu się to zrobi, po prostu korzystając z Google Map, plan miasteczka, że rzeczywiście jak przyjeżdżacie na imprezę z parkingu, który raz był oznaczony, raz nie był oznaczony, ale raczej oznakowywaliśmy to akurat. Natomiast rzeczywiście jak macie się poruszać, tak, gdzie jest biuro zawodów, gdzie są tojki, gdzie jest catering, gdzie jest start, w tym kierunku ten w ogóle start rusza, tak więc cała taka plan miasteczka rowerowego Mazowi będzie publikowany na minimum 1 dzień wcześniej. Super. Czyli nawet osoby, znaczy tak, dla osób, które startują systematycznie, potrafią się odnaleźć w miasteczku w każdym momencie, wszystko doskonale wiedzą, a dla osoby, która miałaby startować pierwszy raz, to na pewno każda tego typu informacja jest bardzo wartościowa. Bo wiem, że też na nowe osoby będziesz stawiał w tym sezonie. Bardzo chętnie przyciągniesz kompletnych amatorów. A kompletnych amatorów na pewno zachęcilibyśmy do startowania w drużynie. I tutaj jest z nami też cicha osoba, jeszcze się nie wypowiadająca z nami. Jest z nami Robert, prezes naszego Kolarz Klubu. Też kolega. O, jest Robert z Gosią Lutecką. Gosia nie startowała w tym tygodniu, ale wszyscy za nią absolutnie, w tym tygodniu, w tym roku, w zeszłym roku, ale wszyscy za nią mega tęsknili i co i już dopytywali się, gdzie jest Gosia i kiedy Gosia będzie startowała. I powiedzcie w takim razie, o, to jest bardzo dobre połączenie. Powiedzcie, dlaczego warto startować i właśnie na tego typu maratony zapisać w drużynie? Drużynie jak w rodzinie, która się wspiera, która doradza, która motywuje. No myślę, że to też zależy od charakteru człowieka, bo są indywidualiści, którzy chodzą własnymi ścieżkami, ale jednak większość ludzi potrzebuje takiej motywacji, takiego wspólnego nakręcania się na ten na sport, na startowanie, na wspólne treningi. Gosia jest zmęczona, bo pewnie dopiero co z roweru zeszła, podejrzewam. Wiesz, wczoraj pierwszy raz weszłam na rower od długiego czasu, natomiast zmęczona, bo mam troszeczkę inne obowiązki teraz. No na pewno. Robert, powiedz w takim razie, Kolarz Klub będzie startował na Mazowi z pewnością w przyszłym roku. Nie wyobrażam sobie tego inaczej tak naprawdę. Jesteśmy związani z Cezarem już od ładnych parę lat i to są jeden z naszych zawodów, które są priorytetem. No i zawsze dla nas to jest kolarskie święto. No, nikt tak dobrze tras na Mazowszu nie tworzy tak jak Cezary. No my jesteśmy z Warszawy, z okolic Łodzi, z Łodzi
więc to jest takie właśnie nasze poletko. Co fajnego możesz doradzić drużynom w kwestii tego, jak się zorganizować podczas maratonu i co można zrobić na Mazowie? Ja myślę, że można podejść do tego troszeczkę nietypowo, tak jak my stawiamy swój własny namiot, myślę, że organizator nie będzie miał z tym problemu, żeby się jakoś tam wizualnie zaprezentować, mieć własne stroje, to też jakby sposób jest na to, żeby drużyna miała tego swojego ducha, tak? Czyli jeżeli widzimy swojego zawodnika, kibicujemy mu, to też jakby pomaga tak naprawdę wszystkim. To jest, jesteśmy amatorami, ale z drugiej strony tam gdzieś tam na końcu naszej duszy to jest jakieś zacięcie, mamy pro, I to są te wszystkie te rzeczy, które nam pomagają, później wspólne jakby omawianie tego, co się działo, jakie były zdarzenia podczas wyścigu, jak trasa była przygotowana, to jakby to mamy wewnątrz u siebie, jakby na co dzień żyjemy z tym i się kontaktujemy mimo pandemii gdzieś tam tym online'owymi narzędziami i to nam też pomaga jakby do przygotowań, do tego wszystkiego. Ja absolutnie polecam startować w drużynie, z wielu powodów też, bo drużyna się wspiera i nawet takie głupoty jak dojazdy wspólne, jak pożyczenie bidonu, części, czy nawet zbieranie się na trasie, i też nawet to, że z tyłu głowy masz, że co by się nie stało, zawsze jest ktoś, kto cię wspomoże. U nas mieliśmy na przykład w drużynie w tym roku taką sytuację bardzo nietypową, że nasz zawodnik potrzebował naprawdę pierwszej pomocy, gdyż dostał szoku anafilaktycznego związanego z ukąszeniem owada. Ale na szczęście, no, ponieważ koło byli ludzie i zawsze ktoś z drużyny się tobą zaopiekuje i upewni, że wszystko jest tak, że żyjesz, że masz się dobrze. Więc dlatego naprawdę polecam startować w większej grupie. Drużyny mają zawsze specjalne miejsce na maratonach, to Cezary potwierdza, nie mówiąc już oczywiście o klasyfikacjach drużynowych, co napędza całą rywalizację i osobiste starty. Poza maratonami w zwykłym wydaniu mówiliśmy też o zadaniach, o challenge'ach dla super wytrzymałych koni, którzy życzą sobie bardzo, bardzo długich dystansów, super, mega, giga, pro. I taki dystans będzie. Super, mega, giga, nie wiem jeszcze ile przedrostków by było potrzebne, czyli po prostu Mazowie 24. Cezary, z tej imprezy nie zrezygnujesz w tym roku. Zanim się odniosę do tej nieprawdopodobnego maratonu, nieprawdopodobnego dnia, nocy i dnia, nawiążę do drużyn, tutaj mam nadzieję, że Kolarz Klub się nie pogniewa, ale udostępni może trochę miejsca, ale nie, z naszej strony będzie na pewno taka przychylność, że jeżeli drużyny będą tak zorganizowane jak Kolarz Klub, jak Infant Kolarz Klub, będziemy się starali troszeczkę jakby przygotować to miejsce, jeżeli się będą do nas zgłaszać, żeby rzeczywiście mieli więcej tego miejsca niż tylko na parkingu gdzieś betonowym, żeby mogli się ze swoją drużyną dobrze czuć, tak więc zdecydowanie zapraszam do łączenia się, do tworzenia takiego namiotu, jak Kolarz Klub to robi i postaram się dla was stworzyć te miejsce, takiego, tej bazy dla was, gdzie się będziecie dobrze czuć przed startem, nie tylko na trasie i po mecie i dalej przeżywać te emocje, żeby one się nie kończyły tylko na starcie i na mecie. No 24, ale jeszcze się cofnę, bo widzę, że jakieś są ciekawe pytania. Jeszcze nawiążę właśnie, bo to widzę, że jest też pytania a propos profili, czyli jeżeli chodzi o linki do tras, do GPX-u, też mamy założenie, że założenie, to musi być robione tak, że też będą profile. Na Mazowszu nie są to duże profile, ale już w Łodzi, w Puławach mogą zawodnicy, którzy nie byli tam, mogą się mocno dzielić, tak więc te profile będą przygotowywane. A więc 24 godziny maraton. Mazowia została, wyemigrowała do Janowa Lubelskiego, do bardzo ciekawej miejscówki w związku z organizacją tej nietypowej imprezy, bo ta impreza tak naprawdę, ona się nie zaczyna o godzinie 12, 1, 2, 3, 4, to jest tylko i wyłącznie jakaś taka rozgrzewka. Ona zaczyna się tak naprawdę prawdziwa rywalizacja, kiedy zaczyna zmierzch zapadać i noc. I tutaj warunki, które powinniśmy my jako organizatorzy, mamy te doświadczenia stworzyć dla zawodników, gdzie w nocy jadą i rywalizują, prześcigają się i tam się zaczyna prawdziwe ściganie,
no muszą spełniać specjalne punkty, które powodują, że jest to świetna lokalizacja. Stąd tym razem padło to na Janów Lubelski z pięknym zalewem, z pięknym zapleczem, gdzie jest miasteczko rowerowe, które czynne jest 24 godziny non stop, z widowiskowością tego zalewu, który jest stworzony, z tymi lasami jenowskimi, ta mieszanina właśnie elementów, które tam możemy zorganizować, ten 24-godzinny maraton z klubem z Janowa Lubelskiego, z tymi ludźmi, którzy są na miejscu, bo ta impreza ma swoją atmosferę, tam jest specyficzna atmosfera tych ludzi, którzy są z nami, powoduje, że jest to nietypowa, nieprzypadkowa miejscówka, dlaczego tam chcemy tą imprezę, żeby ona w tym roku się odbyła. Wcześniej odbywała za Gnańsku, świetna też miejscówka, znakomici ludzie, ale tak trochę dla odświeżenia skakujemy do Janowa Lubelskiego, gdzie Janów się sprawdził na innych edycjach Mazowi, sprawdził się na swoim świetnej imprezie w Białym Kruku i to jest miejsce, które rzeczywiście idealnie się nadaje na 24-godzinne wyzwanie, bo to jest potężne wyzwanie i to jest taki nasz rodzynek, który od wielu lat robimy, nikt tego na tym poziomie nie robi i doszliśmy do porozumienia z wodarzami, że w zeszłym roku nie odbędzie się, bo nie chcieliśmy tego robić, bo wiadomo jaka była sytuacja, jest to wyjątkowa impreza i nieporównywalna, że jeden maraton się odbędzie, drugi nie. To musi być naprawdę perfekcyjnie zrobione i ze zrozumieniem wszystkich, którzy decydują o tej imprezie, samorządzie, nadleśnictwie, służby zabezpieczenia. Tak więc zapraszam w połowie lipca do Janowa Lubelskiego na te nieprawdopodobne wydarzenie. Dzień, noc i dzień. Ja miałam okazję w 2019 być na tej imprezie. I o ile na maratonach wszystko dzieje się dość szybko, startujemy, ogarniamy się, o tyle to jest cały weekend. Cały weekend spędzony na wyścigu. Atmosfera jest, można powiedzieć, piknikowa w pewien sposób, bo płonie cały czas ognisko, wtedy akurat płonęło. Cały czas były czynne bufety, plus to nie jest wyścig, na którym startuje sam tylko zawodnik, ale też ważny tam jest support. I na przykład super była cała w ogóle banda kamyków, dla których to był właśnie cały weekend spędzony razem, więc polecam tą imprezę, mega fajny nastrój, no plus oczywiście jeszcze też challenge sportowy, nie oszukujmy, bo można jeździć godzinę, dwie, trzy, cztery cały dzień, w sensie tam 8 godzin po lesie, ale to są 24 godziny i tu się pojawiają rzeczy, o których byśmy sobie wcześniej nie wyobrazili. Poza Mazowiem 24 też cały czas nie chcesz zrezygnować z Gwiazdy Południa, więc to również się odbędzie. Coś więcej na ten temat? Tak, Gwiazda Południa była, mam Gwiazdę Północy na sobie, ale w sercu też mam Gwiazdę Południa, która była tym pierwszym prawdziwym maratonem, który rozpoczęliśmy, no i niestety nie było tak, jakbyśmy tego chcieli. Zaczynała się ze Streszawy, z którą 5 lat żeśmy robili maraton, potem Maków Podhalański, no i finalnie żeśmy zakończyli to w Wadowicach, no i w tym trudnym dla nas czasie rzeczywiście Wadowice dla nas były tak, jakbyśmy chcieli, wszystko wyszło tak, jak powinno wyjść. No i mam nieprawdopodobne wsparcie właśnie od rowerzystów lokalnych, od osób, które wspomagały nas z samorządu właśnie w tej części Leskowca, Beskidu Małego, który się okazuje, że wcale nie jest taki mały, bo przewyższenia tam dochodzą z 300 metrów na ponad 900, czyli 600 metrów przewyższenia na jednym tylko schodku, które trzeba było się wspinać. Taka chyba nawet dużo bardziej różnorodne przejazdy z tamtego Beskidu Małego. No i Gwiazda Południa, można powiedzieć, świetnie chyba się obroniła właśnie na tym etapie wadowickim. Oczywiście Streszawa, wjazd na single, gdzieś tam na Słowację, Maków, te Kałuże, no to są wspaniałe wspomnienia. Natomiast absolutnie stawiamy w tym roku na organizację, bo na trasach się znamy, na wielu rzeczy, na pomysłach też mamy. No ale przede wszystkim gdzieś nam uciekła ta organizacja, już się nie będę tłumaczyć. Nie, organizacja musi być super i w tym roku Gwiazda Południa odbędzie się
trochę skrócona, jeden dzień, to ma być bardzo dobrze zorganizowana impreza. W jednym miejscu w Wadowicach, by całe miasteczko było zorganizowane na stadionie, starty i mety niemalże w tym samym miejscu, dookoła absolutnie zupełnie od siebie inne trasy, tak więc spokojnie możemy przez 3 dni jeździć w innej części Beskidu Małego z jedną bazą zawodów, ze znakomitym wsparciem rowerzystów, naprawdę takich chłopaków, górali, którzy mi przy tym pomagali i cały czas jakby balą we mnie, kiedy w końcu ogłoszę tą Gwiazdę Południa, te trasy, tak więc Gwiazda Południa, 3 dni ścigania, 9-11, oficjalnie tutaj ogłaszam, będzie się z bazą zawodów przez 3 dni w jednym miejscu w tym roku w Wadowicach. Ja wiem, że tutaj zawodnicy z płaskiego Mazowsza bardzo lubią się sprawdzić właśnie na górkach. Szybkie jest pytanie, jakie długości tras będą w Wadowicach? To już zapraszam do obserwowania Facebooka i informacji na Gwieździe Południa, bo w przyszłym tygodniu jestem, tak jak teraz z wami, online nad autorami tras Gwiazdy Południa, czyli miejscowymi chłopakami. Będziemy omawiać właśnie jakby cały pomysł, bo już ten pomysł mam, jakby miało to wyglądać, nawet start z pięknego rynku w Wadowicach, większość startów i metów na stadionie, natomiast pewne elementy będą delikatnie inaczej zmienione, w końcu jest to miasto Jana Pawła, trzeba poczuć jego dobrego ducha, natomiast długości tras, no ile może być, no 5 godzin na rowerze na dystansie pro, myślę, że tak może dla tych przeciętnych i na dystansie jednej, drugiej pro około 2 godzin, tak więc tu się liczy nie ilość kilometrów, tylko ilość czasu spędzonego na rowerze, bo tam przeciętne jednak są po 15 kilometrów i mniej na godzinę, tak więc jedna, druga pro oczywiście około 20 plus 25 kilometrów, dystans pro powyżej 40, gdzieś może 50, nie całkiem powyżej 50, tak żebyśmy przed nocą, żeby się przed nocą wrócili i spokojnie zregenerowali się w naszym miasteczku, w którym mam nadzieję, że w tym roku nie będzie tylko to serwis rowerowy, ale też będą masażyści, których no niestety, ale w zeszłym roku nie mogliśmy zorganizować, czyli całe te zaplecze regeneracyjne dla rowerzystów i rowerów. Tutaj też widziałam głosy, że część z was słucha nas, ogląda z perspektywy roweru stacjonarnego. To, co w zeszłym roku uruchomiliśmy w odpowiedzi na lockdown, były wyścigi wirtualne i kilka takich wyścigów się odbyło. Czy w tym roku również skorzystamy z tej formuły? Robert, bo to jest... Właściwie do Roberta, który był odpowiedzialny za stworzenie super tras po Polsce. Wcale ich nie ma aż tak dużo na Rowi, a Robert był mega autorem. Wiem, że nawet zaopatrzył się w specjalny sprzęt do tego typu tworzenia tras. W tym roku w takim razie możemy też liczyć na e-wyścigi i e-ściganie. To było bardzo ciekawe przeżycie. Faktycznie w ciągu miesiąca czasu udało nam się zorganizować te zawody dla większej ilości osób. Jak startowało mi jednocześnie kilkaset osób razem z Cezarem, który złapał tak naprawdę bakcyla wtedy na te wyścigi, mimo że to nie były do zawody, które były gdzieś zrobione w terenie, to faktycznie to, że ta oprawa multimedialna plus trasy, na której wszyscy razem się ścigamy, spowodowała to, że to się spodobało. Faktycznie chcemy w tym roku wrócić do tego samego pomysłu i jeżeli będzie taka potrzeba, nie wiem, jak sytuacja jest dynamiczna, tak, związana z pandemią, ale jeżeli będzie potrzeba, to faktycznie ruszymy z tymi wyścigami. Oczywiście w porozumieniu z Cezarem i z zawodnikami, którzy tam korzystają. Ja słyszałam, że rozszerzamy trasy nawet o Hiszpanię. Tak, to prawda. Teraz będąc tutaj na miejscu, te trasy są w tej chwili nagrywane i wrzucane na serwer Rowi, więc będzie możliwość pojechania tak jak tutaj osoby na zgrupowaniu, jak i no i te osoby, każda osoba na świecie może po prostu pojechać te ciekawe trasy to razem z nami i jakby też spróbować tego, jak tutaj jest. Tutaj padł taki komentarz, że czy w tym sezonie Cezary będzie trochę mniej zapracowany i da radę sobie zrobić z nim zdjęcie.
To już była odpowiedź. Dlaczego nie zeszło, byłeś aż tak zapracowany? No tak jak wspomniałem, no, ekipa nam się trochę rozsypała i w tym roku budujemy nową ekipę, wracając do tego, chociażby tego planu sytuacyjnego na miasteczku. Jest już nowa osoba dedykowana do miasteczka, nie tylko, tak więc na nowo budujemy ekipę z pewnych osób, które są, pewnie ich znacie. Natomiast jest nowa osoba, która pełniła może trochę zbyt małą rolę, a naprawdę ma kompetencje duże. Trochę podobna do mnie, trochę młodsza ode mnie, tak więc myślę, że dzięki niej, dzięki Robertowi, dzięki pani Kasi z biura zawodu, dzięki osób, z którymi w tej chwili domawiam jakby naszą współpracę, będę bardziej dostępny i będę mógł na żywo wysłuchać waszych żalów, przytulić i pocieszę, że następny maraton na pewno będzie lepszy. Tak, no ty byłeś bardzo nieuchwytny w tym roku właśnie z tych powodów. A też nie ukrywam, że wielu zawodników też chętnie startuje, żeby ciebie też spotkać na tych maratonach. Więc to na pewno będzie wartość dodana, jeżeli będzie łatwiej cię można było dorwać. Powoli zmierzamy ku końcowi. Większość takich newsów i nowości i zmian organizacyjnych, które pojawią się w tym sezonie, już poruszyliśmy. Wszystkie one oczywiście będą ogłoszone na stronie Mazowi, na fanpage'ach. Regulaminy też zostaną dostosowane do właśnie tych wymogów, jeżeli chodzi o dystanse, o kategorie wiekowe. Te regulaminy nie będą się, mam nadzieję, zmieniać, bo nie będzie aż takiej potrzeby, bo na przykład jesteśmy przygotowani na to, że na przykład pierwszy maraton z 21 marca się nie odbędzie, więc nie będzie już takich zamieszań z generalką, z ilością punktów, startów, ile się liczy do tej generalki, a ile nie. Więc nauczeni doświadczeniem z zeszłego roku, Cezary wyciąga multum wniosków. Wczoraj się śmialiśmy, że sztab do zarządzania kryzysowego powstał, wnioski podjęte. Jeżeli udało się przeżyć, przetrwać zeszły rok, który był mega pouczającym doświadczeniem, to w tym roku już będzie tylko i wyłącznie z górki. Więc zostaje chyba już tylko trenować i tutaj będzie właściwie pytanie też do Roberta Zalewskiego. Albo pytanie będzie bardzo personalne i myślę, że chyba to będzie też odpowiedź ogólna. Jak trenują twoi synowie do startu? Bo oni startują właśnie na tych młodszych kategoriach. I w jaki sposób powinni właśnie ci młodzi w tym momencie już z tą wiedzą, którą dostali, co powinni z nią zrobić? Wiesz, to zależy jak wiekowo. No, ten młodszy, no to ja uważam, że to ma być zabawa, fun, no i niech robi co chce, no wiadomo, z jakimś tam narzuceniem, bo a mógłbyś zrobić to, mógłbyś zrobić to, mógłbyś zrobić to i tak dalej. No, starszy już w tym roku zaczyna kategorię junior, jest pod opieką swojego trenera, także tutaj ja już się nie, no jakoś tam nie angażuję, choć no jak tego no, patrzę, czy na pewno zrobił, czy robi, czy coś tam się dzieje, także no, aktualnie właśnie kręci na trenerze, że jakieś tam waty. Także no myślę, że mówię, ci młodsi, to ma być dla nich jeszcze fan, zabawa, a nie jakieś takie mocne naciskanie ze strony rodzica, że musisz to zrobić, musisz to. No myślę, że to będzie takie troszeczkę no, zniechęcające po pewnym czasie do roweru. Także u mnie wychodzą z własnymi inicjatywami, chciałbym to. Ja coś tam, mówię, jeszcze raz przekażę, że może to. I tak to działa. Więc jak najbardziej zachęcamy do rozpoczęcia młodej przygody z kolarstwem na Mazowi, bo będą w specjalny sposób uhonorowani właśnie w tym sezonie. Jakbyś mógł, Robert, szybko właśnie podsumować te zmiany dla młodzieży największe w tym sezonie? Największa zmiana, no to będzie większa, dłuższa jazda, troszeczkę fajniejsza trasa. Także więcej możliwości do pokazania się, więcej dłuższy czas pobytu na rowerze po przyjechaniu na taki wyścig. I to, no to głównie o to chodzi tutaj dla tej młodzieży. I zapraszamy młodzież na fita. To jest właśnie ta zmiana duża. Tak, tak. Młodzież od kategorii żak zapraszamy na dystans fit. Tak, bo no, musimy to niestety podzielić, bo dziecko 5-7-letnie
no nie da rady przejechać tyle, co dziecko, które ma 11 czy 14 lat, także, a w tej chwili te dzieci jeździły na jednym dystansie, także no, musimy to podzielić, także kiedyś podejmowaliśmy taką próbę, oj, ze 300 lata temu, że było hobby i hobby plus, czyli takie hobby plus, trochę wydłużony hobby, ale no, był tutaj problem ze względu na to, że no, te dzieci trzeba trochę bardziej tak na tej trasie prowadzić za rękę, niż zrobić strzałkę i zrobić im rozjazd i one, żeby same na tym rozjeździe pojechały jedno w prawo, drugie w lewo. Także tutaj powstawał ten problem, dlatego to był taki pilotażowy jeden bądź dwa wyścigi. No i starszym zawodnikom spokojnie. Tak, także no i też tutaj jeszcze taka fajna będzie, myślę, sprawa i mam nadzieję, że tu dzieci też do tego podejdą, że ci starsi najpierw kibicują tym młodszym, potem ci młodsi kibicują tym starszym, także no, myślę, że taki podział będzie jakoś tam jeszcze fajnie wyglądał. Dzięki bardzo, absolutnie zapraszamy młodzież do startów, bo to jest super przygoda, plus wierzcie ruch, bo na pewno WF chyba w zeszłym roku był mocno zaniedbaną sferą, nie oszukujmy się, to z niektórych rzeczy zdalnie, tak jak to webinarium można przeprowadzić zdalnie, tak wychowanie fizyczne, myślę, że to jednak nie było to samo, dlatego zapraszamy, Gosia kręci głową, bo ma taką jedną młodszą, zdalnie nauczaną dziewczynę, więc zapraszamy, żeby wyżyć się sportowo po zajęciach z home office'u na Mazowie na wyścigi. I Cezary, z twojej strony też w telegraficznym skrócie podsumowanie tego, o czym opowiadaliśmy, zmian i zapowiedzi przyszłego sezonu. A więc pandemia nas dużo nauczyła, mamy przygotowany kalendarz, wariant A, wariant B, wariant C, przygotowujemy nowe zmiany we współpracy z Robertem, nie tylko. Myślę, że to też jest świetny przykład Roberta, że ta inicjatywa oddolna jest może najważniejsza, także czekamy też na wasze głosy a propos tych pomysłów na zmiany, tych co też was bolało, bo macie prawo o tym powiedzieć, żebyśmy tam jeszcze raz do serca sobie to wzięli, aczkolwiek my już w sumie nie to dosyć przerobiliśmy, wprowadzamy, rozmawiamy, nie tylko taki prawdziwy program naprawczy i ludzi, którzy będą odpowiedzialni za wiele elementów, które może za dużo osób było za odpowiedzialne, także na to się mocno przygotowujemy, także czekamy na wasze głosy. Kolejna osoba przypisana do odpowiedzialności za Mazowie, przygotowuje ankietę, która zostanie po tym webinarium, ona jest częściowo przygotowana, ale po tym webinarium jeszcze będzie doprecyzowana, ta, z którą będziemy chcieli się z wami podzielić, z której też będziemy wyciągać wnioski dotyczące zmian. A chociażby, uwaga, czy może ktoś by chciał wystartować na gravelu na Mazowie i czy coś takiego możemy dla nich zrobić? Dzięki bardzo. Podsumowując chyba całe to webinarium, po pierwsze dziękujemy wam za zeszły sezon, że z nami byliście i prosimy was, nie jesteśmy głusi na wasze komentarze, na wasze sugestie. Wiele rzeczy chcemy zmienić już w tym sezonie i chcemy je wprowadzić. I prosimy też was o więcej feedbacku, bo to wy startujecie, te imprezy są dla was i mają być jak najprzyjemniejszym, jak najfajniejszym doświadczeniem i na tym nam właśnie zależy, żeby to było dla was, żeby to było jak najlepsze dla was, a żeby Cezary był takim właśnie gospodarzem na zagrodzie i cieszył się razem z wami. Także dziękujemy bardzo za obecność. Wszystkim, którzy nas oglądali, dziękujemy Robertowi za głos z hobby od najmłodszych. Dziękujemy Robertowi i Gosi z Hiszpanii za głos ze strony drużyn. Trzymajcie się tam, trenujcie w ciepełku. Dziękujemy Cezary, ty jeszcze się zaraz pożegnasz oczywiście za wszystkie te nowości. Dziękujemy wam za obecność i za wszystkie zadawane pytania. Pytania możecie też zadawać cały czas nieustannie na pewno na profilu Mazowi. Ja widzę, że teraz system odpowiadania na wasze komentarze jest cały czas aktywny i nie ma tak, żeby coś pozostało niezauważone i samo sobie pozostawione. Dzięki i pozostawiam ostatni głos tobie, Cezary, jako gospodarzowi.
No to przede wszystkim dziękuję naszej prowadzącej, która daje uśmiech, daje energię. Ja jestem pozytywnie zmotywowany do działania na ten rok. Dzięki wam, dzięki osobom. Widzę, że są osoby, które się zaangażowały i tak jak tutaj jest napisane, będą dobrze oznakowane trasy, dobry pomiar, będzie git. Myślę, że z tym zespołem, który budujemy z wami, chce mi się to robić, tak więc was serdecznie pozdrawiam. Ale już teraz wstępnie zapraszam, wracamy do naszego cyklicznego, tak żeśmy sobie założyli w zeszłym roku na jesieni, co dwutygodniowych webinarii. I myślę, że te następne webinarium już będzie poświęcone bardziej stricte przygotowaniom, badaniom, jak się przygotować do sezonu, który prawdopodobnie za te dwa tygodnie będziemy coś więcej wiedzieć na temat możliwości organizacji imprez, tak więc trzymajmy się razem w towarzystwie kolarskim. Na pewno jest wesele. Niech ten rok dla nas będzie lepszy. Dobra, można jeszcze tak zawsze na końcu ci nagrywający mówią, więc prosimy o łapki w górę i zasubskrybujcie Kolarz Klub, zasubskrybujcie Mazowie i jesteśmy z wami. Dzięki. Łapki w górę.